Kultura Kolarska prezentuje cykliczny program kolarski. No to zaczynamy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór, bo przynajmniej u nas jest wieczór. Witamy Państwa w 10 bądź 11, ponieważ wystąpi pewien błąd w obliczeniach i nie do końca wiemy, który to jest odcinek cyklicznego programu kolarskiego. I witam dzisiaj, no, skład wspaniały, muszę powiedzieć. Najpierw powołam osobę, która jest od początku, jest gwiazdą CPK, nie było jej ostatnio i nasi fani, nasi subskrybenci niecierpliwili się, zaniepokojeni byli, pytali, płakali, gdzie jest pan Paweł, ale jest pan Paweł, Paweł jest Bernas. Witam bardzo cię, miło. Pawełku, bardzo serdecznie, panie Pawle, bardzo cię witam. Bardzo miło. Miło, jesteś prawda. W Estonii, prawda? Co robisz tak, w Estonii? Tak, jestem w Estonii. Pojutrze startuję Tour of Estonia, który składa się z dwóch etapów. Czyli nie ale jest to mały wielki kraj. Tour. Mały nie kraj, jest to wielki to tour, dwa etapy ale nie jest to też wielki kraj. Więc tak, pierwszy startuje z Tallina do Tartu, a drugi jest w Tartu. Po prostu jeździmy po Tartu w mieście. Ale fajny wyścig, bardzo fajnie zorganizowany. Fajna Estonia, ma być fajna pogoda, więc gituwa. Na pewno zobaczysz kawał Estonii, także to jest, myślę plus. No dobrze, to jest pierwszy gość, ale drugi gość, szanowni państwo, no, debiutuje w CPK. Jest mi niezmiernie miło, że się zgodził wziąć udział, bo takiej szychy, proszę państwa, jeszcze nie mieliśmy tutaj na tym stanowisku. No, jest was dwóch, ale tylko jeden z was wygrał etap Tour de France. Także sorry Paweł, kochamy cię wszyscy, ale teraz wielkie brawa, bo no, ale drugi też gość... wydaje mi się, że tylko jeden wygrał etap Grodów Piastowskich. Prawda. No jeden jest w Estonii. Tylko jeden jedzie Tour of Estonia. Maciej Bodnar jest naszym gościem w Elbodi. Serdecznie witamy. Witam wszystkich. Dziękuję za zaproszenie do tak elitarnego grona. No, słuchaj, mieliśmy wybór. Jest paru, którzy no, chcieli. No, domyślam się, ale... dlatego bardzo dziękuję. Zacznę od taniego bardzo komplementu. Jesteś w bardzo specyficznym roku swojego życia, czyli rok po zakończeniu kariery. Znaczy pierwszy sezon, już się nie widać zawodowo. I uważam, pierwszy epizod. No to ja zadam pytanie. Nie widać, żebyś przytył, muszę powiedzieć. Ile kilogramów? Nie, przytyłem trochę, około 5 kilogramów, co nawet nie widać tutaj po twarzy. Bardziej mi chyba w brzuszek idzie. No tam nie będziemy patrzeć. Czyli tak w skali przemysła w Niemiec, Paweł Poliański, Alan Davis na końcu skali, to gdzie jesteś mniej więcej? Tak, a nie, połowie, no to tak? Chyba bliżej mi do Niemca, do Przemka, ale już tak ten, wiesz, też trochę się ruszam, zacząłem trochę jeździć na tym rowerze, ale nie wiem, czy to geny, czy coś, ale nie, dobrze mi w tym i nie chciałbym chyba iść w tą drugą stronę, także wiesz, trzeba trochę dbać o te zdrowie, a jeszcze czy tam 5 kilo później dojdzie, czy odejdzie, to zobaczymy. Wiesz, ja nigdy nie byłem lekki też, także przy mojej wadze 80 kilo, teraz mam 85, także to też nie jest mało. A to jak Paweł też jest. No, znaczy się on jest, tak, no tak, dokładnie. Najcięższy. Tak różnie, ale teraz właśnie około tych 80, a te Polian pewnie też 80, tylko jest trochę niższy. Pomyśl tak. Trzeba mi powiedzieć, że to jest dziwny moment mojego życia, bo rozmawiam z dwoma zawodowymi koleżami, jestem najlżejszy w tej trójki. Wszystko przed tobą. No ja wiem. I tak bym przegrał pod górę, to jest najgorsze. No ale nie ma się to wstydzić, do kogo ja się tu porównuję. No dobra, panowie, już small talki sprowadzające kończymy. Ważny temat, o jakim chciałem pogadać. Trwa właśnie trzeci tydzień Giro. Maciek sam nawet mówił, że do końca na początku nie oglądał, bo on dopiero musi się wdrożyć o to, żeby od nowa pokochać kolarstwo w tym sezonie, więc pewnie ma go już trochę dość. Paweł się ścigał bardzo dużo, więc też pewnie nie wszystko oglądał. Ja też nie wszystko oglądałem, bo jest nudne momentami i to dlatego nie oglądałem. Natomiast mamy wielką kombinację. Ale ja muszę powiedzieć, że oglądałem więcej niż jakbym był w domu, przez to, że się etapy w Grecji kończyły z przesunięciem tam o godzinkę, to się tak kończyły, że zawsze po etapie można było zerknąć, co się dzieje. Także o dziwo jestem dosyć na bieżąco z tym, co tam się wydarzyło. No to dobrze, Tadejuje. W takim razie... To się tadejuje, no więc właśnie. Pogacar ma olbrzymią przewagę. Ja bym chciał na początku, bo tematem dzisiejszego odcinka tak
nawet nie roboczym, tylko po prostu jest w ogóle trzeci tydzień wielkiego turu, bo o nim się mówi, że jest taki mityczny, na wszystkich wyścigach wszyscy czekają na ten trzeci tydzień, na wyścigach wielkoturowych. No, Paweł przejechał jeden wielki tur, Maciek przejechał tyle wielkich turów, więc nie będziemy mógł wyliczać, ale każdy z nich przejechał i był w tym trzecim tygodniu nieraz. Wygrał etap w trzecim tygodniu wielkiego turu. No właśnie, wszystkie ukończyłem, także wszystkie trzy tygodnie pamiętam. Ale to jest taka ciekawostka, że ty chyba wygrał, ja nie wiem, czy jesteś jedynym Polakiem, który wygrał w trzecim tygodniu wielkiego turu, chociaż chyba Przemek Niemiec na tym Covadonga to też był trzeci tur. I nie wiem, jak te etapy Marcińskiego, to był taki jakiś początek trzeciego tygodnia, ty w takim solidnym trzecim oszczędzałem się cały czas specjalnie na ten ostatni właśnie. Nie, no ale tak dokładnie, wiesz, trzeci tu, nawiązując do tej naszej rozmowy, do tematu w końcu, to ten trzeci tydzień jest różny dla każdego, nie? Jedziesz klasyfikację generalną, to się wszystko może przytrafić, a jesteś takim kolarzem, jakim ja byłem, czyli gregario, masz te etapy dla siebie, gdzie musisz pracować i masz te etapy, żeby się regenerować. I myślę, że to jest też, to jest bardzo ważne, natomiast też masz pogodę różną, zależy jak się ten wyścig zaczyna, czy w deszcz, czy gorąco, różnie to może być. Także tu jest wiele czynników, nie? Które można to rozłożyć, ten ostatni tydzień. No i oczywiście też no, są kolarze, którzy na przykład ci wygrają Tour de Suisse, a nigdy nie wygrają wielkiego turu, czy nawet na podium nie wejdą. Także predyspozycje jakieś organizmu na pewno też mają. Ale mówisz o takich predyspozycjach do regeneracji, czyli takich, że starczy ci siły na tydzień, a może na półtora, ale na trzy już nie po prostu. Myślę, że tak, właśnie dokładnie. O regenerację bardziej chodzi niż o wydolność, który kolarz się lepiej regeneruje po prostu. Ja muszę przyznać, że zawsze czułem się w ostatnim tygodniu najlepiej. Nie mówię, że mam super regenerację, ale to chyba chodzi z tego, że się czasami oszczędza. Albo przyjedziesz 2 kilo więcej i dojdziesz formą do ostatniego tygodnia. Panie Pawle, bo pan też jednak jechał tą Vueltę i co, dobrze się czułeś w trzecim tygodniu, czy źle? Tam lepiej, bo skończyłem brać antybiotyk w końcu. 10 dni brałem antybiotyk i byłem chory, więc ten człowiek... Ja to miałem takie odczucie w ogóle na tej Vuelcie. Maciek to miał fajnie o tyle, że jeździł zazwyczaj w takich drużynach, które dawały mu konkretne zadania i miał dzień, żeby się zregenerować, miał dzień, żeby pomagać, miał dzień, żeby zabrać się wody. Tak, to było źle, bardzo źle, bardzo długo i ja tak sobie trwałem w tym wszystkim. Aczkolwiek, no tak, przynajmniej fakt, że skończyłem jeść ten antybiotyk, to jakoś się odkułem w tym trzecim tygodniu i jakoś tak mniej cierpiałem chyba, tak mi się wydaje. To tak, z tego co opowiadacie, to jakby ten trzeci tydzień był najfajniejszy z całego wielkiego turu, mimo wszystko. Wiesz, zależy też jaką masz ekipę, jeżeli jest fajna atmosfera w drużynie, no to ten wyścig leci z automatu trochę lepiej, jeżeli do tego dochodzą sukcesy, to już całkiem. To też jest, myślę, że bardzo ważne na tych wyścigach, bo sam wiem, jak czasami było, jak gdzieś tam jakieś dołki były, właśnie czy też ta pogoda i nie było takiej atmosfery, że ktoś się tam wywrócił, jakiś lider nie szło, no to ten ostatni tydzień już jedziesz tak, wiesz, inaczej się na to patrzy. Jeżeli masz fajną pakę i nawet jeśli nie ma tych rezultatów, ale atmosfera w drużynie jest dosyć dobra, no to ten wyścig idzie z automatu, jest dużo łatwiej. A powiedz mi, pod względem takim mentalnym, nie? Jeśli o to chodzi, bo to też, wiesz, fizycznie każdy może się regenerować, ale jednak ta głowa jest bardzo ważna w ostatnim tygodniu. Ale właśnie regeneracja regeneracją, ale powiedz mi, czy rzeczywiście jak masz takie, powiedzmy, teraz jeszcze dochodzi do tego pogoda na tym Giro tegorocznym, która się w tym trzecim tygodniu popsuła, ale wiadomo, że w trzecim tygodniu są zazwyczaj najtrudniejsze etapy, są Alpy, bo w sumie to i Tour de France i Giro. Jadąc w grupę, to na przykład serio da się tak realnie odpocząć, to znaczy zregenerować, czy to jak nawet zakładając, że masz zadania i w danym dniu nie masz zadania, masz po prostu dojechać. To przejechanie etapu trudnego, górskiego z 5000 przewyższenia na wielkim turze jest w miarę łatwe dla kolarza zawodowego, czy nawet no każdy z was jednak trochę tam cierpi, żeby się w tym limicie mieścić na przykład. No nie wiem, wiesz, jak jesteś, już teraz mogę mówić nazwiska, jakimś Fabio Jakobsenem, ciężkim sprinterem, no to widziałem w grupie to, że no, ci chłopacy się męczą. No ja też do lekkich nie należę, to co wspomniałem,
ale jednak gdzieś tam po tych górach, może dlatego, że te czasówki dobrze jeżdżę, to innym kolarzem byłem, to dało się zregenerować. Oczywiście, kiedy był start pod górę, chyba Oldi Galibiera startowaliśmy, no to jeszcze w generalce nie było tak, nie było to jeszcze tak do końca ustawione i gaz poszedł od startu i do mety masz jeszcze 200 km, no to wtedy musisz bardzo mądrze zarządzać sobą, bo możesz się podpalić, przejechać tą pierwszą górę, a jak ci później odetnie na ostatniej, to mogą być cierpienia i przyjeżdżasz na limicie. Ale myślę, że da się, taki kolarz jak ja, który tam gdzieś słabo jeździ po górach, ale lepiej jak sprinterzy, jest w stanie się zregenerować i na takich etapach. My zawsze staraliśmy się nie odpadać na starcie, chyba że to już był taki gaz, żeby się nie zapiec. Staraliśmy się przejechać jak najdłużej z grupą, przynajmniej żeby mieć te dwie przełęcze za sobą i wtedy robiliśmy. I takie w ostatnich latach taktyka była z Peterem, czy nawet nie bez Petera, że nie zostajemy w ostatnim gruppetto. To już teraz wszyscy to mają i dlatego jeżeli słyszysz gruppetto, to nikt nie chce zostawać, każdy patrzy się na siebie. Te takie nowe kolarstwo w to weszło i ja to zauważyłem na ostatnim turze. Tyle, że nawet jak jechałem z Kamilem Gratkiem chyba Tour de France te przedostatnie, 2 lata temu, to też właśnie z racji tego, że już chyba byłem starszym kolarzem, może trochę gdzieś tam oni patrzyli, jak krzyknąłem gruppetto, to zostało nas 40, już sobie jechaliśmy. Ale są też takie etapy, gdzie ten limit jest naprawdę taki dosyć ciasny, no to wtedy starasz się przetrzymać tą pierwszą górę, bo wiesz, że zaraz po tej górze pewnie pójdzie jakiś odjazd na szczycie, grupa zwolni, no i jesteś w stanie się zregenerować do następnej góry, a jeżeli zostaniesz z tyłu, to musisz full gonić, dojdziesz później, faktem zostaniesz w gruppetcie już później tym dużym finałowym podjeździe, no ale jednak będziesz bardziej ubity niż ten z przodu. I wśród sprinterów już nie ma takich typowych gruppet, właśnie ten mój ostatni Tour de France, to pamiętam i Caleb Ewan, i Groenewegen, i Jakobsen, no to tam wiadomo, że się nie lubili chłopaki za bardzo. Nie było takiego klasycznego gruppetto. Natomiast wcześniej, moje pierwsze Tour de France w 2011, zostało nas 90 kolarzy, w gruppetto, łącznie z Fabianem Cancellarą, z Torkuszow, pamiętam, chyba był mistrz świata wtedy. No i wtedy jechaliśmy 90, jak wyszliśmy na podwójnym, to nadrabialiśmy od razu, wiesz, to ten czas. I później wychodził Cancellara, czy który jedziemy piano, i jedziemy piano. 90 kolarzy, organizator nie bywali z wyścigu. Tak kolokwialnie sobie to tłumaczyliśmy, ale no wtedy było trochę inaczej, no to już jest minęło 13-14 lat i teraz to kolarstwo jest trochę inne i może i teraz by wyrzucili 90 kolarzy, aż człowiek już chyba takiej grupy to będzie bardzo ciężko. Jak sam powiedziałeś, skoro kolarze się teraz nie lubią i nie chcą jechać w jednej grupie, to nawet nie będzie takiej grupy 90-osobowej, tylko będą jakieś grupki. Wiesz, to też jest właśnie to, co ci powiedziałem, teraz mi się przypomniało, że takie nikt nie chce zostać, ale i tak praktycznie na ostatniej górze się wszyscy spotkamy i nas będzie tam 60, bo jedni dojadą, my będziemy jechać spokojnie się generować, a oni nas dojadą na kresce, bo zawsze przyjeżdżaliśmy minutę do limitu, 2 minuty. Później jak już pod Alp d'Huez z Peterem jechałem dosyć długo z przodu i dostaliśmy sami, no to mieliśmy super atmosferę, bo raz, że z Peterem przy trasie było wesoło, a cały Alp d'Huez wjechaliśmy naprawdę pomału, piano, wypiliśmy z 2-3 Coca-Cola, żeby się zregenerować i wiesz, i na szczycie nas Fabio, czy tam inni kolarze dojechali do nas, ale widzieliśmy ich twarze, my się mogliśmy pośmiać, normalnie stanąć po kresce, po mecie i jechać do hotelu. Także na tym tkwi też właśnie ta regeneracja w trzecim tygodniu. Generalnie chyba chodzi o to, żeby jeździć szybciej niż sprinterzy pod górę i to wtedy masz dosyć względnie spokojne życie na tych etapach, bo to oni zazwyczaj nadają takie tempo, żeby się zmieścić w ten limit, tak jak mówisz, na ostatnią chwilę i jak jesteś lepszy od nich pod górę, wiesz, no to zawsze, to leci. I zawsze masz takie coś w głowie, że z tyłu też jadą, w razie czego będziesz z nimi jechał. Będzie większe te grupy, to zawsze mówiliśmy, dobra, tam ktoś jest z tyłu, tak jak Marka Bendisz miał świetnych kiedyś pomocników, teraz to tak trochę może inaczej, ale jak Bernie Eisel zostawał z nim, to oni tak szli po zjazdach, że czasami nawet lepiej było z nimi nie zostawać na zjeździe. Żeby no właśnie, to też obserwacje. A czy wy, a propos obserwacji, i to już zapytam i Pawła, i ciebie, Maćku, to znaczy, bo powiedziałeś w sumie wcześniej, że są tacy kolarze, którzy właśnie przyjadą super tygodniówkę, ale właśnie w tym trzecim tygodniu już mogą mieć problem. Czy wy kiedyś z bliska w swoich drużynach widzieliście takie przypadki właśnie kogoś, kto
No wydawało się, że w super formie, że w ogóle wygra wyścig, jest w czołówce, no bo my generalnie widujemy takie historie w wielkich turach. No i nagle przychodzi właśnie trzeci tydzień, jakieś wjazdy na wysokości być może i gościa odcina po prostu nagle, nie wiem, piątego, szóstego miejsca w generalce albo z jakiegoś czajenia się na etapy, spada się gdzieś tam w klasyfikacji, nie dojeżdża do mety. Takie dramaty się czasami widzi w kolarstwie, a czy wy w swoich drużynach kiedyś coś takiego przeżyliście? Taki jakiś dramat? Ja nie miałem wielkiego. Ja nie miałem wielkiego lidera w drużynie na Grand Tury, więc nie widziałem, ale tak jak mówisz, to pierwszy, o kim myślę, to jest Remco, który często jednak nie dowozi trzytygodniówek, a drugie, o czym myślę, to może trochę inaczej, ale był chyba taki Szpilewski, on się nazywał, taki gościu, który wygrywał bardzo, tam z niemiec, dwa, trzy razy. Szpilak, o, on wygrywał, tak, on wygrywał Tour de Suisse, a w ogóle się nie podejmował, w ogóle się nie podejmował wielkich turów. Tak, no jest, tak. Tak, ja swoim mówię Szpilak. Znam dosyć, tak, dosyć dobrze i pamiętam, jechałem z nim nawet Tour de France jeden, który on wyjechał w Katiuszy, ale wcześniej na Tour de Suisse też często jeździłem, na Tour de Romandie akurat, gdzie on wygrywał. Kolarz, który lubię, uwielbiał zimno, 5 stopni i właśnie takie tygodniówki. Kiedyś cię go zapytałem po Tour de Suisse chyba wtedy, jak wygrał. Mówię, to teraz na turze będziesz palił. Nie, nie, ja na tur nie jadę, bo tam jest za gorąco. Ja nie lubię tur teraz. Także to jest dobre skojarzenie, właśnie bardzo świadomy kolarz. Wiedział, że to jest nie dla niego. Ja akurat nie miałem w drużynie takich kolarzy, powiedzmy, gdzie nastawialiśmy się na generalkę i on w trzecim tygodniu gdzieś tam odpalał. Najbardziej chyba, który gdzieś tam został z tyłu, to był Iwan Basso, ale czy powiedzieć, że on stracił pół godziny, no nie, bo był chyba siódmy, skończył Tour de France, także zbyt wielki kolarz, a takich innych nie przypominam sobie, żebym pracował na takich kolarzy, gdzie bym później musiał ze mną jechać jakiś etap pod górę. Simon Szpilak mógłby się zamienić z Rafałem Majką, który nie lubi zimy na przykład, nie powstałby taki kolarz idealny trochę wtedy. Simon Majka, być Simon może tak. No dobrze, to korzystaj. Korzystając z tego, że mamy Maćka, to ja chciałem zapytać, już trochę wchodząc od samego specyfiki, że tak powiem, trzeciego tygodnia. To chciałem się ciebie zapytać już o tegoroczne Giro, ale też nie tylko Giro, bo nie, no wiesz, ja śledzę trochę, żeby było tak, no, trochę mnie tak zignorowałeś, aż tak nie wyszedł z tego kolarstwa. Lubię kolarstwo, może i kocham nawet, ale mniej śledzę w tym momencie. Słuchaj, ale ale wiem, kto wygrywa etapy i wieczorem sobie jakieś skróciki zobaczę, mam social media, wszystko wiem. Wystarczy, bo patrzę, już wiem, o co chodzi. I wiesz, kto jest liderem tego wyścigu, na pewno. Jakiś Słoweniec. I ten Słoweniec, wyobraź sobie, kto też wygrał w Tour de France w tym roku. I tak się składa, że ty masz pewne, wiesz dużo więcej o tym niż wielu ludzi na świecie, bo byłeś w jednej drużynie z Alberto Contadorem wtedy, kiedy on chciał też wygrać za czasów Olega Tinkowa chyba dwa wielkie tury, bo on wtedy wygrał Giro. No i nastawiał się mocno na Tour de France. Chyba, że to była taka medialna ściema, ale domyślam się, że nie, że jednak chciał. I powiedz mi, czy nie byłeś, podejrzewam, w jednej drużynie takiej wtedy obozowej, nie jesteście chyba. Tak, nie jechałeś wtedy na Giro i na Tourze, ale to nie o to chodzi. Ale pewnie byłeś blisko, więc czy to jest tak, że kolarz się Contador wtedy, który on prowadził Giro po dwóch tygodniach mniej więcej, tak samo teraz Pogacar, dużo większym przewagą. Czy taki kolarz serio się może oszczędzać w trzecim tygodniu, myśląc o tym, że jedzie na Tour? Czy tego się nie robi, bo to już nawet nie masz czego się oszczędzać? Jak to według ciebie wygląda? No wiesz co, ja pamiętam, ten Tour w ogóle miałem jechać, tylko miałem ten wypadek z tą szczałką ze szczęką. I rok później pojechałem z Alberto właśnie ten Tour de France, gdzie też miał wygrać, ale wiadomo, jak to się potoczyło. I zależy, w tym wypadku obserwuję, bo akurat widziałem niedzielny etap, końcówkę, widzisz, i dzisiejszy też widziałem. Zerkałem, co prawda, ale w tle trochę muzyki leciało, trochę wszystkiego. Myślę, że on jest teraz na takim etapie, no wszyscy mówili przy tym Giro, że on wygra ten Giro. Ciężko powiedzieć, że nie, no, bo kto miałby mu zagrozić tak naprawdę? No Geraint Thomas świetnie walczy, ale też ma 38 lat, chyba 37, już nie będę mu wypominał wieku, bo jest moim prawie rówieśnikiem. Ale no w tym Giro nie ma aż tylu, właśnie nie ma tej wielkiej Vingegaard czy Roglicza,
czy nawet Remco. Nie ma takiego kolarza, który by bezpośrednio mógł zagrozić i też właśnie tak sobie myślałem, jedynie co go może pokonać, to jakiś pech. A w tym wypadku, patrząc się jak on jedzie, no on nawet nie staje w korbie, jak odjeżdża. Nie widać tego grymasu, jakiegoś takiego zmęczenia, żeby po mecie jest zawsze uśmiechnięty. Ja myślę, że w tym momencie z taką przewagą, jak on jedzie, ten no jutro ma regenerację, zostają mu dwa etapy, jeżeli tam coś się odbędzie, bo tam pogoda jest co trochę zła, nawet dzisiaj z Rafałem chwilę pisałem. Także myślę, że tutaj w tym momencie Pogacar nie wyjedzie z tego wyścigu bardzo zmęczony. Będzie zmęczony, oczywiście to w nogach wszystko zostanie, ale w jego przypadku to był najłatwiejsze Giro, można powiedzieć. Nie ma żadnego kryzysu. Myślę, że on będzie zregenerowany na Tour de France. Okej. Okay. A Contador wtedy był zregenerowany? Czy był zmęczony po Giro? To był też inny wyścig. On tam, Contador też miał taki styl, po prostu atakował, zrywał tam wszystkich. Wiadomo, Oleg był z tyłu w aucie, cieszył się, napędzało się to wszystko. I też myślę, że miał tą taką... może małą presję, wiesz, wrócić do tych czasów Pantaniego, no bo wtedy był na szczycie i pewnie myślę, że Tadej, bo mimo tego, że jest innym charakterem na pewno od Alberto, też gdzieś tam później na Tour de France będzie czuł tą presję, nie? Że już nie tyle co wygrać Tour de France, no ale zrobić ten duplet. No i właśnie u niego też może być taki jakiś tam problem przy słabszym dniu jakimś mentalnym, skoro chciałem, może nie, w sumie wygrałem Giro, no, czy będę drugi, wiesz, dwie strony to może zagrać, nie? Ale no, jestem ciekaw, bo mamy Vingego, Roglic, już wszyscy trenują. Będzie bardzo ciekawy Tour de France, ale to na pewno będzie inny wyścig niż Giro d'Italia. O Tour de France jeszcze mam nadzieję, kiedyś w trójkę albo i w większym gronie sobie pogadamy bardzo chętnie. Natomiast takie mam na koniec do Was pytanie, najpierw do Pawła, bo na tym ostatnim CPK o tym trochę rozmawialiśmy, go nie było. Panie Pawle, wygra Pogacar według Ciebie i Giro i Tour? Na tyle, w sensie, na ile można to zakładać, nie? To jakby jeszcze ma drugi wielki tur do przejechania. Najpierw ten musi skończyć jeszcze w zdrowiu i ze szczęściem, bez pecha, no bo tylko to go może pozbawić zwycięstwa. Ale jakoś tak, jak powiem tak, jak ktoś ma to zrobić, to on w tym roku, bo tak się posypało tylko jego rywala, że to mu według mnie daje jakąś nadzieję. Gdyby Vingegaard był w stuprocentowej formie i szedł do tego Tour de France, tak jak w zeszłym roku i w latach poprzednich, to bym powiedział, że nie. Ale biorąc pod uwagę to, tak trochę podhypuję tą... Biorąc pod uwagę wszystko, co się stało, to podhypuję trochę tą narrację. Maciek, z tego uważasz? Ja podzielam Pawła, bo też to jest chyba... wyjątkowy rok, właśnie wyjątkowy moment, żeby to zrobił, bo jak nie teraz, to kiedy? Tym bardziej, że wiesz, już jeszcze do Tour de France, no, w ostatnich latach dla wszystkich, jak i dla wszystkich sponsorów, Tour de France zawsze był największym wyścigiem, ale teraz wydaje się, że jest jeszcze bardziej napompowany przez sponsorów. Każdy tam przyjeżdża. Już jedyny taki, przecież też będzie miał pewnie mocną drużynę, Tadej, bardzo mocno, bo wszyscy siedzą w Sierra Nevada, gdzieś widziałem, wszyscy na wysokości są, całe składy już Tour de France praktycznie siedzą. Drużynę na pewno będzie miał mocną, ale takich drużyn jak Tadeja, powiedzmy, to tam będą 3-4 takie dosyć mocne drużyny i na pewno będzie dużo ciaśniej. Także ta presja wokół tego właśnie Giro Tour, tego dubletu, bo to już cały świat na to patrzył, takim pod względem mentalnym na pewno gdzieś mu będzie może ciążyć, aczkolwiek nie wiadomo, życzę mu, żeby mu dawała sił, bo też czekam na takie czasy, żebyśmy mieli ten właśnie powrót po Pantaniem i ja będę na pewno za niego trzymał kciuki. Gdzieś wcześniej myślałem, że Roglic będzie takim czarnym koniem, ale tak w ostatnim czasie trochę myślę, że jednak, że ten Pogacar fajnie by było, jakby wygrał i też będę trzymał za niego kciuki. Myślę, że jest to możliwe. Bo jeszcze mało tego, gdy dodam, że Alberto Contador wszędzie w wywiadach mówi, że... Pogacar musi pojechać jeszcze w Vuelta, jak wygra Tour. Tak, myślę, myślę, że to już jest akurat niemożliwe. Bardzo bym chciał. A ja szczerze mówiąc właśnie uważam, znaczy po pierwsze uważam, że on może niekoniecznie wygra Tour, ale to trochę dlatego, że będę trzymał kciuki za tego Vingegaarda, żeby on do siebie doszedł, ale gdyby było tak, że wygra Pogacar, to ja mi się wydaje, że on tą Vueltę też wygra.
Ale to, że to będzie to, to grubo. Ja myślę, to że nie, ale, a, ale myślę, że ma szansę pojechać. Jakby pojechał tak, i wygrał... Spróbować na pewno, tak. No, to mogę się z tobą założyć o rower, ostatnio się pytałeś. Jak wygra wszystkie trzy tury, to ci załatwię. W dobrej cenie, żeby nie było. Jak wygra trzy, to za darmo, a nie że w dobrej cenie. To dobra, może być za darmo, coś ogarnie. Na pewno coś ci tam zostało jeszcze. Może być w barwach King of Saxo, taki wiesz. Szuki. Mam. A nie, dobra, na antenie nie będę coś mówił. Dobrze. Coś fajnego. No dobrze, to panowie, bardzo serdecznie dziękuję wam, Bodiemu za debiut, wspaniały, bardzo się cieszę, Berniemu, tak? Się bałem, że wy mi się pomylicie Bodi i Berni, bo to jest na blisko siebie. Brzmi Berniemu za powrót, a sobie za to, że tutaj jestem. Bardzo i miło. Bardzo dzięki za zaproszenie. To było CPK i subskrybujcie nasz kanał.